i zapraszam przewodnika, żeby ci się pojawił. Znaczy, to jest ciągle ten zając, to chyba za nim powinienem pójść. To jest ten... Dobra, bo to jest chyba ten przewodnik na ten proces wchodzenia w głęboki trans. Czyli... Nie wiem, pewnie tak, bo powiedzi tak jakby lekko przygiął lewe ucho, więc nie wiem. Dobra, no to idźcie, niech prowadzi. Niech prowadzi do miejsca, gdzie spotkamy tego przewodnika. I Daniel, ty teraz opowiadasz coś. Wiesz co, to jest fajne, bo on się mocno powiększył do wielkości gdzieś takiego kucyka i kazał mi wsiąść na siebie. Będzie szybciej, tak jest, siadaj na niego. Nawet jak chcesz na dużym koniu jechać, to też możesz. Nie no, wystarczą, tak zasuwa, że... Mhm. Wiesz co, w stronę jakiegoś lasu chyba pędzimy. Mhm. Najciekawsze jest to, że to nie do końca jest scenaria ziemska. Wiesz, nie wiem, jakbym to mógł opisać. I to się później wyjaśni. W każdym razie, jak nawiążemy kontakt werbalny z przewodnikiem, no to się to wszystko wyjaśni. A może ten zając w końcu jest, bo to się też zdarza, że zwierzęta... Doszliśmy do takiej wielkiej ściany skalnej i dalej nie ma drogi. Mm-hmm. Powiedział, że mnie zostawi i będę wiedział, co dalej robić, no ale na razie nie wiem, bo tak się rozglądam. A to się rozglądaj. Wiesz co, tam do góry jest jakaś taka półka skalna i chyba jaskinia na wysokości, ja wiem, 18 metrów gdzieś. Tam się jakoś można dostać, tam też taki wodospad płynie. Nic trudnego, ja od 3 do 1 pstryk palcami będziesz na tej półce, uwaga, 3, 2, 1, hop, już tam jesteś. Nie opisuję. Tak, faktycznie jestem. Wiesz co, ciekawe było, bo jak wylądowałem na tych skałach stopami, to tak jakbym wylądował na, nie wiem, na styropianie. Nie umiem tego do niczego innego porównać. Takie, tak, te skały, jakby ta materia jest w ogóle inna jakaś. Bardziej miękka? Nieziemska, no, jednak. Ten zając był typowo ziemski, ale wszystko jeszcze to jest takie inne. Dobrze, rozglądaj się. I szukaj intencjonalnie tego przewodnika, z którym musimy pogadać, bo to jest dość dziwne póki co. Wiesz co, bo przy tej półce jest jakby taka jaskinia, taka pieczara, ona jest okrągła, wejście do niej. No i choć jest ciemno, to jednak tam widzę i widzę, że przy wejściu jest zamontowany niebieski kryształ, który mnie przyciąga, tak jakby, nie wiem, coś tam powinienem zrobić, ale nie wiem co. No idź i to będzie napływać do ciebie sama. A czy on jest jakby takim strażnikiem wejścia, można powiedzieć. Aha. To odczujesz to, co masz zrobić. Może go wystarczy pogłaskać tak kryształ. Proszę panie, czoło powinienem przyłożyć. Aha. To jest niebywałe, bo on mi przekazał powitanie, to tak jakby automat, znaczy nie wiem czy automat, ja to dobrałem tak, masz automatyczną sekretarkę, nie? Aha. Jak przełożyłem czoło, to mi powiedział, witamy na planecie i chyba jakoś Xin, czy coś, nie jestem w stanie dokładnie tej nazwy powtórzyć, bardzo krótka była, coś tego typu. Xin? No, bo on tam pytał o planetę X, czy to... I mogę wejść dalej teraz. No dobra. Ale nie, to nie jest planeta X. No na pewno nie, bo jej to już prawda... Prawdopodobnie nie ma, to ona się rozwaliła. Wchodź dalej. Po drodze są różne kryształy, ale nie muszę im poświęcać uwagi. Teraz mam informacje. Są też ciekawe takie emitujące pomarańczowe światło, powiem ci, nie widziałem takich nigdy. Są po prawej i po lewej, tak jakby to tunel skalisty. Ale zauważyłem, że jakby nie dotykam podłoża, tylko parę centymetrów nad idę. Chyba, że ono jest dalej takie miękkie, niesamowicie. No i widzę już jakąś wielką komnatę na końcu. I tam są jakieś istoty. One co prawda mają na sobie płaszcze w kolorze ciemnym, ale bardzo pozytywnie je czuć. No dobrze, to zbliż się do nich i mi teraz opisz te istoty. Wielkość, wygląd, popatrz im w oczy. Muszę sobie widzenie ustabilizować jeszcze moment.
Okej. Bo te ubiory są takim kamuflażem, dowiedziałem się, tak jakby muszę chwilę tam pobyć. No. Może to są istoty bezcielesne, tylko dla potrzeb tej sesji przybrały jakąś tam bardziej dla nas znośną, zrozumiałą postać. Wiesz co, tam są fotele ułożone w takim... półokręgu. Dokładnie. Jest ich nieparzysta liczba, tylko nie jestem w stanie jeszcze stwierdzić ile. Chyba... A jeszcze powie, że 13, to już będę wiedział prawie wszystko. Wiesz co, nie wiem, właśnie jest jeden centralny i po jego lewej i prawej jest tyle samo, ale znaczy parzyście, ale... Czekaj, muszę się oddalić. No to się odda. No jednak wychodzi 9. Czyli po 4 z każdej strony, tak? Mhm. Dobra. Przy czym ten środkowy też się niczym nie wyróżnia, tylko po prostu go zidentyfikowałem jako, że jest po środku, nie? Dobra, no wobec powyższego mogę powtórzyć tylko, żeby się... Aha. I jestem w środku tej sali, tam już stoję? Tak. I czuję, że fizycznie mi się zaczyna bardzo w głowie kręcić i ta rzeczywistość jakby się zmienia w coś innego tam. Tak jakby to otoczenie tej jaskini zanika, pojawia się dużo światła. Aha, dobrze, no to... Albo może taka droga jakaś oczyszczająca na szybko przez ten tunel, nie wiem. No oni tam chyba wiedzą co robią, a teraz skup się na tych istotach, które tam były, są w tej jaskini i opisz mi ich wygląd. Wiesz co, to jest ciekawe, bo teraz już nie ma tych płaszczy, nie ma tych szat. Tak. I... To są istoty inteligentne, ale one są, znaczy uosobienie, nie przedstawiają się jako różnego rodzaju postacie podobne do ptaków, bym powiedział, nie do owadów, a do ptaków. W zasadzie to powiedzmy połączenie jakby ptaka z owadem i z humanoidem, to tak ciężko nazwać, wiesz? Czy jest tam któryś z nich, który się wyróżnia, którego by można zidentyfikować jako przywódcę tej grupy? Czy oni są tak jakby jednym? Czasami też takich mamy, nie, że chórem odpowiadają. Jest tam jakiś przywódca? To czy uzyska informację, że oni w działaniu są jednomyślni, ale za chwilkę jeden z nich się skontaktuje. Aha, będzie wygodniej po prostu. I te przygotowane fotele będą służyć im, tym mieszkańcom tamtej planety, czy również ty będziesz tam jakoś? Znaczy ja siedzę bądź unoszę się na czymś innym naprzeciwko nich. Musiałem spojrzeć w dół, poczekaj. Mhm. Ja siedzę, ale nie czuję tego, że siedzę. Jest tam Darek obok ciebie? Kto? No nasz klient. Wiesz co, jest po lewej z tyłu. Okej. Śmieją się, że coś poknaciliśmy, ale nie wiem co. Imię, tak? Jak masz na imię? Radek. Radek? No to wiecie chyba, że moją pamięcią jest nie tak coś. Radek. Siedzi tak jakby delikatnie po lewej z tyłu. Właśnie mówiłam, żeby on wyszedł do przodu. No to wyłaź. A Daniel będzie tylko suflerem. Dobrze. No to witamy. Was kochani, powiedzcie mi teraz, ten, który tam będzie pełnił tą rolę tego przywódcy i tego rozmówcy, proszę o wyjaśnienie, gdzie się znajdujemy w tej chwili? Jakie jest połączenie? Znaczy... No. Wiesz co, to ten, co jest na środku jednak wystąpił? Mhm. Ma takie ładne, takie czerwone, właśnie takie rubinowe oczy. Troszeczkę naszego orzełka. O, ma przypominać ziemi nieco. Co przypomina orzełka? O. No ta istota, ma przypomina. Mówię ci, że to są podobne do... To są takie ptakokształtne istoty. Mhm. Przypominają ptaki. I ten nieco przypomina naszego orła, można by powiedzieć. Przy czym to jest ciekawe, bo one nie chodzą na dwóch nogach. No nie wiem, jak to opisać. No powiedzmy, że to już jest jakby w tej chwili... On bardziej przedstawił się. Witajcie, jestem Sitao. Witamy Was na planecie Xin.
sitało na planecie Xi. No tak, zrozumiałem. Dobrze, to teraz prosimy o więcej szczegółów na temat planety. Chodzi mi o to, jakiej to jest gęstości, gdzie się znajduje, jak daleko od Ziemi, jakie jest powiązanie. Mówi, żebyśmy tam tak z pół minuty pobyli w ciszy, tak jakby jest potrzeba wypełnienia tamtej przestrzeni jakąś wibracją, żebyśmy się trochę zsynchronizowali wszyscy. Aha, okej. Okej. To co ciekawe, to nad tą całą przestrzenią, która jest trudna do opisania, bo ta jaskinia znikła, jest po prostu taka jasność i tak jakby otoczenie jest w pewnym sensie takie eteryczne. Ciężko jest zdefiniować, co to jest, bo jest to bardzo delikatne. Ale nad tym wszystkim na górze takie duże oko się pojawiło, które na nas patrzy sobie po prostu. Już go widzisz? Już zaskoczył. Tak jakby to oko coś ma związane, coś wspólnego z czystością ducha, tak mi powiedzieli, ale nie wiem, czy ono sprawdza naszą czystość ducha, czy nas może uzdrawia i czyści, tego nie wiem. A dowiemy się. A tam się wyjaśni. Nie chcę ingerować na razie, bo to jeszcze pewnie nie ten moment, za chwilę. Ale poddajemy się wszyscy ich operacjom, które mają spowodować coś dobrego z nami wszystkimi. No już. No to teraz słuchamy. Przed chwilą zadałem to pytanie, gdzie się znajdujemy, jak daleko od Ziemi, jaki jest charakter tej planety, chodzi mi o gęstość. Wiesz, co się stało po tym dostrojeniu? Teraz ich widzę normalnie jako istoty, jako anioły. Tak jakby jeszcze te powłoki ptasie spadły i to są istoty takie już czysto świetliste po prostu. Tak jakby... Nie powinieneś być zdziwiony, bo wiesz, że oni wszyscy na wyższych poziomach są zmiennokształci, dostosowują się do percepcji. Ci przez to pół minuty to całe ciało moje się wypełniło takimi wibracjami, że teraz się czuję bardzo dobrze tam jak u siebie. A ty jak się czujesz? Krótko, dobrze, źle? Dobrze. Dobrze, no tak. Więc słuchamy. Poprosili kogoś, żeby przyniósł atlas nieba, ale nie wiem, o co chodzi. Ty coś pytałeś, czy? Nie, oni potrzebują tam ich pomocnicy jacyś. Ale bo ty zadałeś przedtem pytanie. A no, gdzie się znajdujemy w tej chwili? Chodzi na to, że to jest, znaczy, nie wiem czy niedaleko, ale jest to znana konstelacja. Czyli w naszej galaktyce. Jako gwiazdozbiór mi pokazali, jeśli dobrze rozumiem, to łabędzia, ale jest to na poziomie nieosiągalnym przez nasze teleskopy, bo jest to inna gęstość. Ale w naszych ziemskich atlasach jest łabędzia. Jako gwiazdozbiór tak, a oni są tam umieszczeni na innym planie, tak tłumaczę. Aha, czyli... powiedzmy gwiazdy te twarde są tam, a oprócz tego są te planety bardziej duchowe, tak? Bardziej subtelne. No tak, tak, z tego świata odnaległego. Okej. Czyli niedaleko. Mówią, że gdybyś chciał pytać o te twoje ulubione gęstości, tam jest pewien przekrój wibracyjny istot, tym niemniej wszystko oscyluje między 5,8 a 6,3 w nomenklaturze do 7. Aha, czyli... Tam. No to, to jest naprawdę wysoka. No wysoka. To teraz wyjaśnijcie, dlaczego akurat tam dotarliśmy do Was. Jaki jest związek naszego klienta z Wami? I te sprawy, proszę o wyjaśnienie. No, nic nie będę tam pytał dalej, tylko czekam. Tak, ta istota jedna mrugnęła okiem i odczytałem, że zawsze na sesjach lubimy pytać o rzeczy oczywiste po prostu. Nie ma przypadków, mówi.
No to tyle to jest. Ta istota na środku, która była tym ołem, ma takie ładne, jakby siły złotawe włosy. To ciężko jest to opisać nawet, wiesz, to jest taki blask po prostu niesamowity. No i teraz proszę, będę drążył temat. Jakie jest powiązanie konkretne? No, słucham cię. O przykrycie oczu. Tak. Będziesz widział lepiej, słuchaj. A ty, Daniel, możesz kontynuować, to znaczy oni mogą kontynuować. Tak jakby z tego, co zrozumiałem, jest to planeta, która ma zrównoważoną energię. Nie wiem na razie, o co chodzi. Z tego, co, ja też nie co dalej mówią, to jakby ona funkcjonuje niezależnie od jakichś kosmicznych przepływów energii, tak jak na przykład Ziemia jest bardzo zależna od różnych strumieni cząsteczek, tak oni są niezależni i ten cały potencjał tej energii, nie wiem dokładnie, jaką energię chodzi dalej, ale on jest, ta wartość jego jest ciągle stała. Tak jakby procesy kosmiczne, tutaj nasze materialnego wszechświata, absolutnie nie wpływają po prostu na tę przestrzeń, gdzie oni są. Jest to pewnego rodzaju czyste połączenie ze źródłem, tak zrozumiałem. Oni mówią, że tu nawet w naszej rzeczywistości okołoziemskiej też są takie przestrzenie, tylko my tu jako osadzeni w ciałach jesteśmy na nie tak jakby zablokowani po prostu, żeby doświadczyć ich obecności. No niestety na takim poziomie ewolucyjnym, tej ewolucji duchowej, na jakiej jesteśmy, czyli jeszcze cieniutko z nami, cieniutko jako ludzie. Oni się tak zaśmiali fajnie, ale powiedzieli, że to tak wcale nie jest, bo z tej... Powiedzieli coś takiego, że istoty, które schodzą w tak bardzo niskie gęstości, w jakich jesteśmy, i po prostu tak jakby schodzą po boskiej drabinie poznania, tak mi powiedzieli. To akurat rozumiem, tak. Że to nie jest jakaś degradacja naszej boskości, tylko jej samopoznanie w zupełnie innych niż dotychczas warunkach. Tak jakby musimy mieć na uwadze, że wcześniej, w poprzednich wszechświatach nie było możliwości aż tak niskiego zejścia. Dlatego też mamy się nie martwić, bo dzięki takim przestrzeniom właśnie wysokowibracyjnym, jak ich planeta czy inne tu bliżej wokół nas, tak jakby ta przestrzeń egzystencjalna dla różnych istot, które tu doświadczają, nie zapadnie się, ponieważ choćby jak potężna ciemność tu nie napływała na poziomie tej naszej gęstej rzeczywistości, to tam oni to wszystko równoważą i to jest nie do przełamania, tak jakby. Jest to pod kontrolą w pewnym sensie. Zapewniają tym, że się pewne rejony kosmosu w pewnym sensie, nie wiem, nie zapadną, czy jak to tam zrozumieć można. No. Tak. Mówiąc po naszemu poziemskiemu, szlak nas do końca nie trafi, choć boleć może, tak? Śmieją się, że jako istoty jesteśmy złożeni z tych bardzo wielu powłok i od, nie wiem od której teraz, ale od której z nich już nie ma czegoś takiego jak ból. No powyżej 5 to już nie ma. W tej 7-stopniowej skali. Rozumiem. Dobrze. Dlatego też mówią mineralno posiadane te 7 ciał, że to w pewnym sensie jest analogia do tych gęstości, bo te najniższe, które ciała, które posiadamy na poziomie minerałów na przykład, to są właśnie nasze te ciała fizyczne. Czy tak samo aura, którą posiadamy, ona jest tylko i wyłącznie związana z przestrzenią Matki Ziemi. Gdybyśmy polecieli na wiele lat w kosmos bez odpowiedniej technologii i wsparcia kosmitów, to umrzemy, ponieważ
nasze ciała nie będą miały rezonansu z rodzimą planetą. Na razie na tym etapie jako ludzkość ciągle prowadzimy badania rozwojowe. Natomiast nie da się w ciele fizycznym egzystować na innej planecie bez posiadania jakiejkolwiek cząstki energetyki. Pytają, czy to jest zrozumiałe dla nas? Dla mnie tak. Dla mnie to jest zrozumiałe. Dobrze. Pytają, czy chcielibyśmy tak bardzo w skrócie wiedzieć, co tam u nich się dzieje właściwie na tej planecie i po co istnieją. Oczywiście, że chcemy wszystko wiedzieć. Maksymalnie ile mogą powiedzieć jest to dopuszczalne, bo przypuszczam, że nie wszystko mogą powiedzieć. Z tego, co widzę... Aha, bo tam jak się spinałem do tej jaskini, teraz mam taką retrospekcyjną wizję, tam taki wodospad mały wypływał też ze szczeliny, nie? No. Mówią, że to nie przypadkowo ta wizja się pokazała. Teraz mi tutaj pokazują, że ich zadaniem jest tak jakby tchnięcie esencji duchowej i w pewnym sensie takich rozwojowych wzorców od źródła, od stwórcy w różnego rodzaju ciecze i płyny we wszechświecie. No, głównie chodzi o to, co moglibyśmy nazwać wodami planetarnymi, ale mówią, że to nie tylko. Że są też... To jakby też wiemy po tym naszym wodospadzie oczyszczenia z sesji, że są tak. Też energie, które są płynne, ale na innym poziomie istnieją, prawda? I ich zadaniem właśnie jest jakby oczyszczanie i uzdrawianie tych energii. Mówią, że na Ziemi jest mnóstwo pracy, ale oni tak jakby mają... Oni na razie zabroniają ingerencję tutaj. Jedynie to, co się dzieje, to to, że mają kontakt i na razie tak bardziej obserwacyjnie współpracują z istotami duchowymi, które zamieszkują ziemską atmosferę i wodę, że tak naprawdę nasza najnowsza aparatura bardzo często robi zdjęcia właśnie form energii, których gołym okiem nie widać, a których są miliony, czy to w naszej atmosferze, czy w przestrzeni podwodnej. I póki co jest to tylko na poziomie wzajemnego kontaktu i nie wiem, jak to pójdzie dalej, bo tutaj ja chciałem się dowiedzieć, to mówią, że na razie nie wolno im powiedzieć. W sensie, czy oni wezmą udział bezpośrednio w intensywnym oczyszczaniu jakby pamięci wody na Ziemi, coś w tym stylu można by powiedzieć. No, woda jest bardzo dobrym krajem. Bo mówią, że u nas, powiedzieli wprost, woda planetarna jest na umarciu. To znaczy, nie ilość, tylko na skażenie fizyczne i przede wszystkim energetyczne, informacyjne. To jest proces, to jest stan odwracalny? Jest to stan odwracalny, ponieważ planeta jako Ziemia, jako istota świadoma posiada pewnego rodzaju bezpiecznik. Ta woda jest dla niej też potrzebna, prawda, jako tutaj dla jej egzystencji materialnej, tak. Żeby była dobrej jakości. To nie tylko dla nas, tak jak się nam wydaje i my tego właśnie nie zauważamy. I wskutek gwałtownych procesów tektonicznych, geologicznych i klimatycznych, ona, Ziemia, ma możliwość w bardzo dużym stopniu zresetowania zapisów tej wody, z tym, że dla nas to się będzie wiązać z ewentualnymi kataklizmami, dlatego właśnie ważna jest praca energetyczna z wodą i dużo pracowników światła na Ziemi to wykonuje z bardzo odległych krańców kosmosu. Tak jakby zostali swojego czasu przed Ziemią tutaj zaproszeni, z tym, że większość z nich, tych, którzy są najskuteczniejsi, to działają w pojedynkę, bo jak tylko się zaczynają jednoczyć w grupy, to od razu się pojawia silna ingerencja, tak jakby sił ciemności i no i jest to dość skuteczne, oni mówią. To wynika z tego, że mamy właśnie specyficznie funkcjonujące ego i dlatego łatwo jest tym istotom oddziaływać na nas. To jest jakby takie związane też z genetyką i z walką o przetrwanie, to ego w pewnym sensie, ale niepotrzebnie dużo lęków w nim jest. Gdyby nie to i chęci dominacji, to wtedy bez tego moglibyśmy śmiało pracować w grupach. Tutaj Darek Jarek, już sam w tej chwili nie wiem, jak ma najmniej istotne, ale wiem, ma kupę pytań właśnie na temat tej najbliższej przyszłości. Czy możecie powiedzieć nam, dla zaspokojenia raz, że ciekawości,
a z drugiej strony dla, daj Boże, dla uspokojenia, co to też na tej naszej biednej ziemi w najbliższym czasie to jest kwestia miesięcy i roku powiedzmy najbliższego, co też tutaj się takiego może wydarzyć? Do czego potencjały zmierzają w tej chwili najbardziej prawdopodobnie? Pytają, czy chodzi Ci o politykę zarządców naszej rzeczywistości, czy o procesy kosmiczne? Procesy kosmiczne to chyba się łączy. Tu chodzi o, jak my, przeciętni ludzie, będziemy odczuwać to, co się będzie działo. Konkretyzując, chodzi czy jakieś wojny, czy jakieś kataklizmy natury naturalnej. To czy oni to, co teraz przekazali, to zaczną jakby od społeczeństwa jako tako, że nastąpi taki mimowolny podział, który będzie polegał na... Jak oni to... Daj mi rękę na głowę, tak by mądrze nazwali. Tak jakby pewne no nasze tu umysły, można powiedzieć, pewnych osób zostaną wygaszone, a pewnych rozpędzone, ale to chodzi o to, że te warunki, które będą, które istnieją, które będą się pojawiać, dla części osób będą silnym impulsem przebudzeniowym i to działania do wyzwolenia, ale dla dużej części społeczeństwa będą bodźcem do popadnięcia w taką totalną apatię i marazm. Oni już będą jakby jako istoty ludzkie w pewnym sensie bezużyteczni, jeśli chodzi o te zmiany, a wręcz mogą przeszkadzać, no po prostu. Mówiąc w naszej nomenklaturze, będą zombieć, tak? Będą coraz bardziej tacy... W pewnym sensie można tak powiedzieć. Takie zombie aktywne, powiedzmy. Aktywne. Oni tak jakby będą działać w pewnym sensie w zbiorowej hipnozie jakiejś technologii czy jakichś władców. To znaczy ludziom świadomym nie będzie się udawało do nich dotrzeć, ale będą podatni na pewne komendy takie psychologiczne. Nie wiem, jak to powiedzieć no, inaczej. Coś mi tam świta, no ale... Oni po prostu, bo o to chodzi, że ich tak jakby poczucie jednostki czy autonomii zostaje zatarte i zostają wtłoczeni w taką masę w pewnym sensie po prostu, która wytyczne czerpie na przykład no z mediów, po prostu z systemu w tym sensie. I to jest jakby coraz większa nieumiejętność wywołania z tego będzie się pojawiać, ale ta wielkość tej masy jednej i tej drugiej aktywnej ciągle jest falująca i nieprzesądzona, mi to powiedzieli. Tak. Jak zwykle. Na dwoje babka wróżyła. Rozumiem. To nie jest sarkazm z mojej strony. No ale... no dobrze. Dobrze. Mówią, że teraz, bo tak, żeby skończyć wątek, to teraz procesy kosmiczne mówią. No to słuchamy. Pytają, czy pamiętamy sesję z ludźmi z przyszłości, gdzie Ayran przyszedł i mówił nam o zmianach w strukturze atomowej jądra Ziemi i w ogóle Ziemi wskutek napływu cząsteczek z kosmosu. Wybaczcie, ale na mój mózg nie ma co liczyć, żeby ja pamiętał. Ty czekaj, wiesz co, coś sobie przypominam. Z tymi tachionami coś, momencik. Jesteśmy poddawani jakimś takim falom właśnie, które płyną z wnętrza galaktyki ciągle z tego co widzę. I one będą płynąć do wiosny roku 2016, ale to już będą wygasające. Aktualnie płyną, tak cały czas, tak? Tak, cały czas płyną. Przy czym są tak jakby prowadzone przez tą drugą stronę ciemną próby sprawienia, że... Tak, żeby one żadnych zmian nie wywołały po prostu. Coś jest robione, dokładnie nie wiem, o co chodzi. W ogóle tu oba bieguny działają, bo tak naprawdę widzę te pozytywne istoty światła. One w pewnym sensie redukują siłę i ten potencjał fali, bo ona jest za duża. Byłaby dla naszej jakby infrastruktury niszczycielska. Natomiast tamci nie chcą w ogóle dopuścić do dotarcia jej tutaj.
ale póki co, to są, oni jakieś eksperymenty robią elektromagnetyczne jakimiś instalacjami na świecie, nie wiem dokładnie o co chodzi. I oni chcą właśnie spowodować, żeby odbicie tej fali, o może tak najlepiej powiedzieć. Mhm. Ale ta fala jest wielogęstościowa i nie uda im się to na innych gęstościach. Na tych gęstościach, które będą uzdrawiać tak jakby nasze dusze i ciała subtelne, to im się tego nie uda. Jedynie mogą próbować się opierać w materii na pograniczu trzeciej, 3,5 do czwartej gęstości, nie więcej. A powiedzcie mi proszę, co z tą częścią populacji, która, no nazwijmy to, jest ta jakby ta bezwolna, ta niby ta zombie, co z ich duszami? Czy oni do poprawki gdzieś na naszej planecie, czy na innych planetach? Mówią, że ty masz tak naprawdę bardzo dobre serce, bo się zawsze o nich martwisz i praktycznie pytasz przy niemalże każdej okazji. No, mówią, że będzie dopuszczone doświadczanie takich istot na Ziemi, ale w dużo mniejszej ilości niż to ma miejsce teraz. Że teraz ich jest zdecydowanie za dużo i to one jakby rządzą świadomymi istotami w pewnym sensie. To znaczy niekoniecznie ten nieświadomy tłum, ale on powiedzmy tak jakby kreuje rzeczywistość, wybierając takie, a nie inne władze, czy działając, bądź też będąc biernym, to zależy od sytuacji. I tak jakby ludzie świadomi nie mają za bardzo tam przebicia, bo tak naprawdę jakby nie chcieli w ogóle w tej przestrzeni energetycznej za bardzo się poruszać tej polityki i tego wszystkiego, bo to po prostu no, jest bardzo, bardzo niskie. Ci ludzie będą tutaj doświadczać, ale większość z nich, około 65% widzę, to nie powinna powrócić na Ziemię już. Znaczy nie powinna, chyba nie powróci w tym sensie, można rozumieć. Ale to jakby pod warunkiem, że nastąpi ten rozdźwięk i to krystalizowanie się tej nowej Ziemi. Co? A oni gdzie będą egzystować? W jakiej formie? W jakiej tego? Tato mówi o tej reszcie, o tej mniej świadomej części. Jeśli to się uda, to pójdą na inne planety rozwijające się. Mhm. Te, które będą poniżej jakby poziomu, jeżeli uda nam się ten przeskok uzyskać. No rozumiem. Ten Sitao mówi, że im nie jest znane ciągle do końca, czy na 100% uzyskamy ten przeskok. No wiem, no to jeszcze by trzeba było na wyższy poziom się gdzieś tam dostać, ale to jest, już nie, jesteśmy z wami i ta, o, przy okazji zapytam. Czy wskazanym jest, ażeby tą sesję, bo ona jest bardzo ciekawa. W każdym razie powiedzieli, że może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ale jakby oni nie chcą też, żeby każdy swoje teorie do tego przypisywał, tym niemniej na Ziemi potrzebne jest wielkie sprzątanie, tak stwierdzili. Sam widzę. Mówią, że Radek jak nie będzie miał nic przeciwko, to możesz to wrzucić, nie musisz pytać ich. No, ja tylko pytam, czy to by było fajne, czy by to pomogło w jakiś sposób w tych pozytywnych przemianach. Czy to jest na tyle wartościowy materiał, że może choćby jedną dodatkową duszyczkę obudzić? To znaczy mówią, że to może być pomocne dla istot, które powiedzmy są zawieszone między tym zombieniem a totalnym przebudzeniem, bo tak jakby istoty, które są bardzo, bardzo samoświadome, one w pewnym sensie potrzebują już, jeżeli, to takich jakby konkretów, a nie takiego jak śmieją się, jakby to mówimy, lania wody, bo to w kontekście tej planety, że z tą wodą się zajmują, tak się śmieją, nie? Ale tak naprawdę też nie da się jednego globalnego kierunku rozwojowego ludzkości podać, ponieważ przychodzimy tutaj niemalże z połowy wszechświata jako istoty i prezentujemy swoje po prostu, jakby przejawiamy tutaj w naszych życiach w dużej mierze nieświadome informacje, które już kiedyś zgromadziliśmy w kosmosie i doświadczenia, i one często są bardzo odmienne. Jesteśmy po prostu takim tyglem, takimi bałkanami wszechświata, mówią, można powiedzieć. Co? Dlatego nie da się tutaj jednego kierunku narzucić wszystkim bez zniewolenia, nie? To, co ma miejsce teraz, bo tak jakby te elity światowe faktycznie chcą jeden kierunek, ale poprzez zniewolenie i manipulację.
Mówią ostatnią rzecz, że pytałeś o Polskę. Nie wiem, czy pytać, czy to na kartce jest, ale tak powiedzieli. Dobrze, słuchamy. Nie wiem, czy na kartce jest. Wiesz co, oni zniknęli na razie, tylko widzę wizję zaćmienia słońca i widzę, jak stopniowo ten księżyc się przesuwa i zaczyna się tarcza słoneczna pojawiać. Nie wiem, jak to zrozumieć. Bo nikt nic nie mówi, tylko to obserwuje. To ja spróbuję to uściślić, czyżby to symbolizowało to. I jeszcze jeden symbol się pojawił, na niebie takiego jakby czarnego krzyża, ale to nie jest de facto krzyż, bo jakby te ramiona jego się pogłębiają, co właściwie jest jakby jako cała animacja do odebrania, tak jakby jako okno, które się otwiera tylko w czterech narożnikach, tak jakby śmiesznie, troszkę nie dziwnie. I tam jest przestrzeń kosmiczna, czysta, taka ciemna, czarna. Czyli tutaj uchylenie rąbka tego słońca i to okno otwierające się. Tak, no ja chyba tak to odebrałem, choć nie dokładnie tak samo, ale w tym kierunku, ale chcę to uściślić, czy ten symbol tego ustępującego zaćmienia słońca ma związek z przyjemniczkami, którzy tam zamieszkują księżyc nasz ziemski? Można tą symbolikę tak by połączyć? Jakiś głos mówi, ale nie wiem kto, bo tych historii nie ma, że to jest symbol jakby światła świadomości, promienia, który padnie na społeczeństwo w Polsce. No tak, ale ja chciałbym się dopytać o ten nasz ziemski księżyc, czy tam jest siedlisko tych ciemnych, powiedzmy. Oni zostaną tak długo, dopóki tam mają być, tak uzyskłem informację, nie wiem, tak. Kto tam powiedział, do kiedy mają być, ale... Inaczej mówiąc, muszą tam żyć do śmierci, tak? Dobrze. Wróćmy teraz... Tak jakby jak globalnie, jako ludzkość uzyskamy odpowiednią świadomość i społeczeństwo będzie aktywnie brało udział w kształtowaniu tej polityki takiej, powiedzmy, kosmicznej, to wtedy oni z tego księżyca odejdą. Lub jeżeli nam się nie uda, to będą próbować dalej kontrolować. To nie jest tak, że oni będą za wszelką cenę. Tam jest taki pewien pułap, jeśli go osiągamy, oni stamtąd spadają po prostu. Ale jeśli nie osiągamy, siedzą dalej i robią nowe rzeczy. Dlatego też na księżycu dobrze, księżyc jest taką dobrą ostoją właśnie dla takich istot niskowibracyjnych ze względu na jego specyficzną budowę i pewnego rodzaju niemożność przeprogramowania go przez promieniowanie kosmiczne, bo przecież to, co dociera na Ziemię, zahacza także i o Księżyc. O, to jest jakby istota martwa, powiedzieli. Tak, czy on został w tej swojej formie fizycznej przyciągnięty tutaj, czy stworzony sztucznie? Pytam o Księżyc. Ktoś go celowo tutaj przyciągnął, bo on ma bardzo specyficzną orbitę i to jakby... On jest zmodyfikowany, jest to jakby półsztuczne, półnaturalne ciało niebieskie, które jest zmodyfikowane i pełni pewnego rodzaju bazę, tak jak w naszym języku, stacji orbitalnej, można by powiedzieć. Tylko, że dużo dalej, bo gdyby był bliżej, Ziemia byłaby zbyt niestabilna. Okej. No to tego typu pytania często w sesjach są zadawane i tak jakby się pokrywało to, że to jest takie właśnie takie pół sztuczne, przystosowane do potrzeb tej ich tam. Tam jest jakaś taka siła odśrodkowa generowana, ja nie wiem dokładnie jak to nazwać z fizyki, bo nie byłem za dobry w tej materii, ale jest coś, co utrzymuje jego stałe parametry pozycji względem Ziemi. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No, to ja już przynajmniej nie zgłębię tych zależności fizycznych, powiedzmy. No, ale to mi wystarczy. Ale oni mówią tę istotę, żebyśmy tam teraz nie włazili specjalnie w tej sesji, bo to będzie niekorzystne na ten okay. moment. Spróbuję tutaj znaleźć takie ogólne jeszcze pytanie, żeby mogli odpowiedzieć, bo później będą pytania bezpośrednio dotyczące Darka Jarka. Dziwną rzecz powiedzieli na koniec, że na Ziemi będzie dobrze, no takie to jest stwierdzenie ogólne, gdy świat pokaże Ameryce, gdzie jest jej miejsce. Czyli
Słowianie przyszłością świata, tak? No, nie wiem, tego nie powiedzieli. Powiedzieli, że jedność przyszłością świata. Jedność o różnorodności. No, ale gdzieś się musi to jakby to bardziej unaocznić, zapoczątkować. No, ale dobra, nie będziemy tam grzebać. I są zdania, że korzystnie by było, gdyby te rasy ze względu na kolor w miarę powróciły i były tam, gdzie istnieją od tysięcy lat, niż mieszać się globalnie po całym świecie, że to jest niekorzystne, twierdzą. No to już jest chyba nie do odwrócenia ten proces. To jest niekorzystne z punktu widzenia zarówno ludzkiego genomu, genetyki, jak i z punktu widzenia treści w przestrzeni, tak mi powiedzieli. Czyli takie skądlenie się jest niekorzystne? No tak to przedstawiają. Dobrze, przyjmujemy do wiadomości, choć to by na razie trzeba było wyciąć, jeśli by to chcieli publikować, bo to jest za mocne. No, znaczy mówią, że tu nie chodzi o że to są treści rasistowskie, tylko to będzie skutkować zepsuciem naszej genetyki po prostu. No. Ale na ten moment ten proces postępuje. No to było to pytanie, o którym oni przypominali, czy obecny czas w Polsce i na świecie jest przełomowy i czy w najbliższym czasie do roku dojdzie do wojny w Polsce. Z punktu widzenia takiego kosmicznego jest bardzo przełomowy ze względu na te fale, bo następne przyjdą, kurczę, za wiele tysięcy lat z tego co widzę. Następna okazja. Te fale, no dokładnie. Takie na podniesienie się. Tak. Co do sytuacji w Polsce jeszcze. No. Wszyscy nas pocieszają. Może nie wszyscy, ale większość. Że będzie okej tu u nas. To mi ręka na głowę na chwilę. Nie usłyszałem tylko jedno zdanie. Że będzie tu lepiej jak w miejscach, które się określa jakimiś rajami teraz na ziemi, w sensie, nie wiem, no państw takich, gdzie się dobrze żyje. Ale nie wiem, czy chodzi to o bogactwo, czy o bezpieczeństwo, tego nie wiem. Szwajcaria, Skandynawia, tak? To są te raje. No, że to są takie wzorce, które się nam przedstawia, ale niedługo to się odwróci. Czyli tak jakby, nie dosłownie, ale potwierdzili, że Te raje właśnie, one są tworzone po coś, coś się w nich się jakieś rozwiązania opracowuje, na które nikt nie zwraca uwagi ze względu na ten dobrobyt, a potem będzie się je wdrażać. Tak jakby tam testowo i żeby potem na inne kraje to przerzucić, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. My jesteśmy za malutcy, żeby tam drążyć temat. Za malutcy jakieś systemy, zarówno polityczne, zarządzania finansami, jak gospodarką właśnie, jak i polityczne. A to ja zapytam, odważę się tak jakby sprawiedliwie porozrzucane, że w każdym miejscu się robi co innego, ale całość Europy czy nawet świata jest jak jedna wielka fabryka, tylko że w jednym miejscu jest sektor zajmujący się czymś, w innym miejscu sektor zajmujący czymś. Mówią, że to jest tak jak z naszym zakładem produkcyjnym, że gdyby jednego pracownika dać do hali, gdzie występują wszelkie uciążliwości typu trujące gazy, wysoka temperatura, rażące światło i inne rzeczy, to by go szlak trafił, bo by tam nie chciał robić. Dlatego tak samo w tej polityce globalnej nie można wszelkich plag i takich jakichś tam udręczenia po prostu społeczeństwa tylko w jednym miejscu testować czy opracowywać, tylko to trzeba w różnych i muszą być też takie bieguny pozornie przeciwstawne, gdzie jest bardzo dobrze. Ja zapytam wprost, odważę się zapytać, czy ten nasz bankowy system lichwiarski przetrwa? Czy go szlak trafi? Daj Boże. Chodzi o najbliższy czas, o najbliższy tego, jakiejś w przyszłości na pewno to szlak trafi. Słyszałem tylko zdanie, że będą go chcieli cudownie przemienić w coś innego. No, nie wiem, co to znaczy cudownie. Tam jest jakieś to jest ważne, ale nie wiem. Ale najpierw
najprościej by było rozprawić i od nowa stworzyć, bo takie naprawianie to zawsze... Nie, to w sensie, że to nie będzie z korzyścią dla ludzkości, tylko dalej z korzyścią dla nich. Dojdą do tego poziomu wyczerpania społeczeństwa, czy nas, do jakiego chcieli, a potem zrobią coś innego, no. No to nie jest tak, że oni po tym końcu nic nie przewidują. No to oni się też spodziewają, że to będzie. No, oczywiście. Oj Boże, się kochane. Tak samo jak wiedzą o tych falach przebudzenia, które idą z kosmosu, tak samo spodziewają się upadku swojego systemu, bo tak naprawdę po to go stworzyli. Dobrze, tu zapytam się o tę wojnę, bo to nie ja pytam, to się odważę pytać, czy w Polsce do tego roku jakaś dojdzie do wojny w Polsce. Ale mówił, że to jest konkretne pytanie, choć odpowiedź nie wypadła. Znaczy tam to było jakby światło przebudzenia, które padnie na społeczeństwo, ale jeszcze o tą sytuację wojenną. Nie usłyszałem, tylko... Aha, bo tu teraz pytanie, czy chodzi o wojnę związaną z atakiem z zewnątrz, czy o zamieszki takie wewnętrzne w społeczeństwie? W sensie, a to co powie, co w sensie wojny domowej, bo... Bo tak jakby się tutaj pojawia wątek bardziej wewnętrznych niepokojów niż czegoś z zewnątrz, z tego co mi pokazują. A to niech odpowie i na to pytanie, i na to, czyli nasza ruchawka wewnętrzna, czy... I ewentualnie, czy również zewnętrzna. Tak jakby wewnętrznie wzrośnie niezadowolenie, bo... A czekaj, ty, jesienią są wybory teraz? Bo tutaj tak. Oni coś im mówią, że... Tak. No, ci, którzy wygrają, tak, będą tworzyć jakieś ustawy, które będą ograniczać naszą samodzielność i niezależność, taką w sensie swojej własnej ziemi czy domu. Coś będzie robione tam niekorzystne, jakaś tendencja będzie taka już bardzo deptająca ludzi i zacznie to wywoływać po prostu jakąś... Nie wiem, czy to może chodzi o jakieś dodatkowe podatki od nieruchomości. Trudno mi powiedzieć, o co chodzi. I to zacznie wywoływać już bardzo... takie drastyczne niezadowolenie społeczeństwa. Tak jakby bardziej to widzę nie jakiegoś agresora z zewnątrz, tylko tak, wewnętrznie. To może to światło przebudzenia, co na społeczeństwo pada, to ono będzie może powodować takie rzeczy, nie? No bo to jak się uzyskuje świadomość, to w pewnym momencie jest już brak przyzwolenia na jeszcze jeden krok dalej, nie? No i znowu następny wańca się pojawi. Ja w sensie pozytywnym mówię. No i... Będzie iskra, która spowoduje jakby pozytywne przemiany. Tak sobie to wyobrażam. Mówią, że wstępnie cały ten ruch będzie się opierał na treściach katolickich i chrześcijańskich, ale docelowo wskazane było, ażebyśmy powrócili do wartości przedkościelnych, ale nie wiem jak to... Czyli słowiańskich w tym sensie. Tak, to czasów tak, pogaństwa powiedzmy, no, czyli przedchrześcijańskich. Bardziej tutaj chodzi nawet nie o czczenie i o wyznawanie, a o pewien rodzaj symbiozy z naturą i wewnętrznej symbiozy społecznej, bo teraz jesteśmy bardzo rozwarstwieni społecznie i rodzinnie poprzez wzorce, które są wtłaczane. Tak. Dlatego nie jesteśmy w stanie stanowić siły po prostu. Ale już śmiałem się, że więcej na ten temat nie będę mówić, bo w tej materii Konrad ma czyste przekazy i oni by nie chcieli też się dogadać. Anastazja się kłania, tak? Dobra, dzięki za to. Powiedzcie coś na temat tej planety X, tej Nibiru. Czy ona jeszcze jest i czy w jakiś sposób oddziaływuje na Ziemię, czy już nie ma znaczenia, czy wręcz już jej nie ma? Znaczy ona jest jakby w ruchu. Bo jej zadanie było okrążenie Słońca i powrót do kosmosu, nie? No na bardzo wydłużonej orbicie, tak. I ona jest w fazie powracania do kosmosu, przy czym ona
coś na niej jest nie tak z jej polem elektromagnetycznym, czy jak to nazwać. Ona jakby przeskakuje między wymiarami, nie wiem, czy nawet nie między gęstościami. I raz może tutaj być, a raz tu może jej nie być. To znaczy będzie fizycznie obok, ale będzie na innym planie i nie będzie oddziaływać. Aha. Ale jest to związane z jakimś... Znaczy z tym się wiąże... Tam coś jest na tej planecie, coś tam się dzieje ciągle, jakieś instalacje są stare, które powodują właśnie, że ona się tak dziwnie zachowuje, jest tak jakby nie do uznania w pewnym sensie. I problem, który może powstać, mówią, to jakby jej interakcja z tym strumieniem z galaktyki, wiesz? Coś w tym sensie. No ale jeśli... To może nadmiernie zastymulować po prostu do wydzielania tej jej specyficznego promieniowania. Jeśli ona akurat będzie w naszej rzeczywistości i wyśle to promieniowanie, no to mogłoby to zniszczyć naszą cywilizację, ale mówią, żebyśmy się nie przejmowali tym. No jeśli jest na trajektorii odchodzącej, no to ze 3000 lat mamy spokój, jeśli chodzi o nią. Mam nadzieję. Ale pocieszyli nas, że kiedyś ona przestanie tu zaglądać. No i papa. A wiesz, to się może okazać, że to za 20 tysięcy lat, nie? Czy jeśli będzie wojna, wszystko jedno, czy taka wewnętrzna, czy jest sens uciekać? Na przykład na wschód. Po pierwsze, chyba nie odpowiedzą, czy będzie. No ale teoretycznie, czy jeśli będzie wojna, czy jest sens uciekać stąd, tu, z naszej ziemi? Oni są zdania, że w ich planach nie ma III wojny światowej jako takiej, którą znamy jako pierwszą i drugą na tych samych zasadach, a jest to wojna cybernetyczna, informacyjna i informatyczna i jedynie lokalne zarzewia takie społecznościowe w różnych miejscach globu są im potrzebne. To jest coś takiego. Pokazali mi to symboli, ale jak robisz akupunkturę, prawda? Jak masz te wszystkie węzły energetyczne i jakiś jeden jest przyblokowany, tam pikasz igłą i to jakby cały ten splot uderzenia. I że to ich działanie jest coś na tej zasadzie, tylko odwrotnie. Czyli oni kują to miejsce, które jest społecznościowo jakieś, powiedzmy, niestabilne, czy ma potencjał do takiego rozlania się dookoła i do negatywnej zmiany, nie? Są takie pewne nacje i narody, które sobie upatrzyli i tam coś wywołują, żeby to infekowało taką dużą przestrzeń dookoła po prostu. Taka jest metoda ich działania i tak naprawdę ich celem jest zrobienie tego w większości rejonów świata, bo tak naprawdę trzecia wojna, taka jak miało to miejsce za drugiej wojny, nie dałaby im zysków i kontroli, a im o to chodzi. Bardziej tutaj są inne narzędzia wojny, a to co się dzieje, to są tylko dodatkowe takie stymulatory do pewnych sytuacji i do uchwalania kolejnych, tak jakby na poziomie prawodawstwa jakiś treści, jakiś ustaw czy czegoś, żeby uzyskiwać tą większą kontrolę pod pozorem właśnie niestabilnej sytuacji, którą zakulisowo sami generują. To jest właśnie ta polityka takiego ujednolicenia nas wszystkich, żeby wrzucić nas wszystkich pod jedno prawo na całej Ziemi, tylko że do tego trzeba dochodzić stopniowo, a jawnym podbojem i ekspansją na całym świecie tego się nie uda zrobić. Zapytam. To już pokazuje historia, przecież mówią, że takie imperia to zawsze upadały. Tak. Teraz następuje tak jakby rozlanie się islamu w kierunku Europy. Jakie to ma znaczenie? I czy to jest to jakby też sztucznie wywołane specjalnie, żeby tego, jak to z ich punktu widzenia wygląda? I ta fala uchodźców tu na Europę i tak dalej. Oni mi zadali dziwne pytanie, mówią: Bolesławie, co trzeba zrobić, żeby kogoś wygnać z jego kraju, gdzie było mu jednak dobrze, bo był u siebie? No, sprowokować do jakiejś zawieruchy. No. Tak, ale chodzi o to, co trzeba zrobić z człowiekiem, żeby on był w stanie porzucić swoje domostwa w imię jakichś tam gdzieś ideałów na temat w ogóle nieznanego miejsca, gdzie nie zna języka, nie ma nikogo. No ja bym mógł wymienić parę przyczyn, ale słucham, wyjaśnijcie to. Mówią, że tu też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo bardzo dużo muzułmanów
jest stosunkowo słabo oczytanych fizycznie z ich świętymi tymi najczystszymi pismami. Dobrze. Tak jakby, nie wiem, czy to pewna rodzaj jest analfabetyzmu, czy braku dostępu, ale mówią, żeby spojrzeć na nasze społeczeństwo, że mimo, że jesteśmy oczytani i zinformatyzowani, tak samo łatwo z nas zrobić głupków i marionetki po prostu. To wszystko bazuje na tym ego, które jest takie łatwe do zdominowania, to co mówili na początku pod kątem współpracy ludzi świadomych ze sobą, dlaczego to jest takie trudne. W tych ludziach się zasiewa wiara na temat czegoś, co nie istnieje, ale w momencie, gdy to zaistnieje tutaj w ich umysłach, to już na nich istnieje, prawda? Tak. I w imię tego działają i są gotowi zrobić wszystko. To jest tendencja, która ma służyć... O, widzę, że tak naprawdę tu na ten moment nie do końca chodzi o jakąś wojnę religijną, tylko o... A, oni się odnoszą do tego znowu zanieczyszczenia genetycznego, o którym też mówili, ale jeszcze bardziej to chodzi tutaj o zanieczyszczenie i tak jakby poszatkowane na drobne kawałki resztek duchów, ducha narodu w każdym z państw, który jeszcze pozostał tam śladowo. Czyli to przenikanie się takie bardzo intensywne właśnie kulturowe i religijne sprawia, że państwa stają się takie jakby bez swojej tożsamości i ta historia, która istnieje, na podstawie której właśnie były budowane czy powstawały, ona już przestaje obowiązywać i nikt się z nią nie będzie więcej utożsamiał przy takim wymieszaniu. To taki jakby kosmopolityzm, nie? I kosmopolityczne to się staje wszystko właśnie. Tak, ogólno pomieszane takie. Czyli zapytam Orban... Bo silne nacje i narody stoją ością gardę tym, którzy chcą objąć władzę nad światem, mówią. Tak, czyli działania Orbana, tego węgierskiego premiera i powiedzmy tej części... Mówią, że czasami może są bardzo radykalne, ale jego intencje są szczere, tak powiedzmy. Idea jest szczera i teraz... Jemu jest dużo trudniej, jak na Islandii mówią, bo Islandia ze względu na oddalenie od kontynentu im jest jakby łatwiej, bo są wyspą po prostu. Mm-hmm. A Orban leży na... Znaczy ten Węgry leżą na dawnych, dawnych szlakach handlowych takich i też migracyjnych ludności i dzisiaj to się właśnie jakby znowu zaczyna powtarzać. Coś jak Włochy jest taki pewnego rodzaju problem, nie? I w polskim społeczeństwie narasta opór przeciw wpuszczaniu tych imigrantów z tamtych rejonów i z tego wynika, z tego co oni mówią, to jest zdrowy opór. Jak najbardziej ograniczać, powiedzmy, w jakiś sposób taki przyzwoity napływ tych imigrantów. Mówią, że taki opór jest słuszny, ale nie w kontekście jakiejś takiej nienawiści, a raczej w kontekście... Mówią, żeby zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to Stany Zjednoczone zawsze tym wszystkim sterują w sensie wywoływania tych konfliktów, ale oni do siebie nikogo nie przyjmują, że nawet ich długoletni partnerzy jako państwa nie mogą wizy dostać, a oni wskutek tych zamieszań robią takie rzeczy, że potem inne państwa, ich partnerzy właśnie muszą przyjmować tych imigrantów do siebie, że to jest jakby, chodzi o to miejsce Stanów Zjednoczonych na ziemi, to co powiedzieli na początku, że świat im musi pokazać, gdzie jest ich miejsce, ale nie jest to łatwe wskutek właśnie tego, że większość państw świata udało się w NATO, do NATO wplątać. I to jest troszeczkę utrudniające. Ciężkawa jest ta sesja, ale dobra. To znaczy ciężkawa w sensie, że... Oni mówią, że cenią sobie czystość tak jak ich woda jest czysta, znaczy ta, którą uzdrawiają i stwarzają. Dobra, dzięki za to. Wyłączę kamerę i wybudzę was z transu.